Zapraszamy na prezentację kolumny Tor Elite, dostępną w sklepie www.destylatorymiedziany.pl. Zaczniemy od złożenia wziernika. Najlepiej zrobić to w pozycji poziomej. Pomiędzy dwoma silikonowymi uszczelkami wziernika ułóż szkło, a następnie całość dokręć za pomocą mosiężnego pierścienia i 8 śrub. Śruby wkręcaj naprzemiennie, tak jak koło w samochodzie, aby uniknąć naprężeń. Absolutnie nie trzeba do tego używać kluczy ani narzędzi, wystarczy siła palców. Umieść deflegmator, czyli dół kolumny, na zbiorniku poprzez silikonową uszczelkę, a całość ściśnij obejmą triclamp. Pamiętaj, że do tego też nie musisz używać narzędzi, wystarczy siła palców. Obejmę dokręcamy wyłącznie do pierwszego oporu. Na dolnym elemencie kolumny ułóż uszczelkę kołnierzową, a na niej postaw głowicę. Oba elementy skręć ze sobą za pomocą czterech śrub z nakrętkami. Również wystarczy do tego siła Twoich palców. To połączenie kołnierzowe zapewnia Ci możliwość rozbudowy o różne przystawki, np. przystawkę pod steel czy przystawkę do aromatyzowania używaną przy wyrobie ginu. Za pomocą taśmy teflonowej zabezpiecz każde z gwintowanych odejść zbiornika, czyli porty termometru, odejście OVM, wlew zbiornika, port termometru na zbiorniku oraz odejście zaworu precyzyjnego LM, które znajduje się nad wziernikiem. W półcalowy port w kotle wkręć termometr iglicowy. Wlej nastaw przez wlew umieszczony na górze zbiornika. Możesz wykorzystać pompę lub przelać go grawitacyjnie ze swojego pojemnika fermentacyjnego. Następnie wlew zatkaj za ślepką. W przypadku wlewu czterocalowego użyj dekielka triclamp i obejmy. W odejście LM wkręć zawór precyzyjny. Pamiętaj, że pozycję zaworu ustalasz ilością nawiniętej taśmy teflonowej. Zawór zamknij. Wkręć zawór OVM w odejście 3/4 cala poniżej wziernika z tyłu kolumny. Następnie w zawór wkręć chłodnicę OVM. Jej pozycję również ustalasz ilością taśmy teflonowej nawiniętej w uprzednio na gwint. Z boku kolumny w głowicy znajduje się wejście i wyjście wody. Nie ma znaczenia, do którego podłączysz wodę. Jedno z odejść połącz wężem PCV z chłodnicą OVM. Wystarczy luźno nałożyć wąż, nie musisz stosować żadnych opasek. W dolny gwint chłodnicy wkręć szybko złączkę ogrodową. Wkręć górną sondę termometru, czyli tą, która wychodzi z góry obudowy, do górnego portu pod wziernikiem, a dolną w dół kolumny. Podłącz wodę do szybko złączki. Następnie podłącz wężyk odprowadzający wodę do drugiego, wolnego odejścia w skraplaczu. Pamiętaj, że odpowietrzenie kolumny znajduje się z drugiej strony. Podłącz całość do prądu. Ustaw gałkę regulatora w pozycji maksymalnej mocy, skrajnie w prawo. Kolumna zacznie się rozgrzewać. Zajmie to około 25 minut przy 30-litrowym zbiorniku i około 40 minut dla 50-tki. Kolumna zacznie rozgrzewać się od dołu. Temperatura w kotle będzie cały czas wzrastała. W pewnym momencie zaobserwujesz gwałtowny wzrost temperatury na dolnej sondzie termometru, czyli dolnej pozycji wyświetlacza. W tym momencie włącz wodę. Ustaw wodę na wyjściu tak, aby jej temperatura nie przekraczała wierzchu Twojej dłoni, to około 35 stopni. Temperatura kotła, przy jakiej zacznie się proces, zależy od zawartości alkoholu w nastawie i tą zależność możesz sprawdzić na niebieskiej linii wykresu znajdującego się w instrukcji. Po rozgrzaniu kolumny nastąpi jej zalanie, czyli gwałtowne buzowanie cieczy we wzierniku. W momencie, kiedy go zauważysz, poczekaj około minuty, a następnie obniż moc regulatorem. Moc każdego dnia może być różna, ponieważ zależy od ciśnienia atmosferycznego i zawartości alkoholu w nastawie, który destylujesz.
Po obniżeniu mocy na regulatorze musisz poczekać około minuty do półtorej, aż wrzenie we wzierniku, czyli zalanie, ustąpi. Zalanie będzie ustępować bardzo płynnie. Jeżeli zalanie nie chce ustąpić, obniż moc jeszcze bardziej. Nie ma sensu odłączać jednej z grzałek. Spowoduje to wprawdzie zaniknięcie zalewania, natomiast będziesz pracował na mocy dużo poniżej możliwości kolumny, co z kolei bardzo wydłuży proces. Najkorzystniej jest dobrać moc w stosunku do tego, co aktualnie widzisz we wzierniku. W dalszej części procesu nie będziemy już dotykać regulatora mocy i moc raz ustawiona zostanie z nami do końca procesu. Nie sugeruj się temperaturami. Na tym etapie nie są one w ogóle ważne, a dwie wartości z dołu i z góry kolumny mogą się różnić nawet znacznie. Po ustaniu zalania rozpoczyna się okres rozdziału frakcji, tak zwana stabilizacja. Na tym etapie też nie sprawdzamy temperatur, nie są one istotne, a wszystkie zawory są zamknięte. Etap ten powinien trwać minimum 20 minut. Im dłużej będziesz go prowadzić, tym mniej przedgonu będzie trzeba odebrać. Po etapie rozdziału frakcji przechodzimy do odbioru przedgonu. Powoli otwieramy zawór LM tak, aby uzyskać kroplowy odbiór frakcji niechcianych, które odbieramy przed produktem głównym. Im wolniej to zrobimy, tym mniej trzeba będzie tego odebrać. Tutaj widzisz prawidłowe tempo odbioru przedgonu, czyli tak zwane tempo kroplowe. Przedgon odbieramy do momentu, w którym przestajemy wyczuwać charakterystyczne dla niego nuty, czyli rozpuszczalnik, kwiaty, aceton. Dla 30-litrowego wsadu jest to około 150 ml, po którego odebraniu zamykamy zawór LM tak, aby otrzymywać jeszcze pojedyncze krople. I otwieramy zawór VM w pozycję 3/4 pełnego otwarcia. Zaczynamy odbierać spirytus. Tempo odbioru spirytusu jest dość imponujące. Przy tej kolumnie dojdziemy do 1,5 litra na godzinę. Po odebraniu około 50 ml zaczynamy monitorować temperaturę dołu kolumny. To ona będzie dla nas wiodąca. Cały czas odbieramy bardzo powoli przedgon w tempie około 2-3 kropel na 10 sekund. Oprócz bardzo szybkiego tempa odbioru spirytusu kolumna Thor Elite ma jeszcze jedną wielką zaletę. Jest bardzo niska. Dzięki poziomemu ustawieniu skraplacza zajmuje bardzo mało miejsca, więc zbiornik i kolumna zajmują niecałe 190 cm, co pozwala zmieścić kolumnę klasy Elite nawet w bardzo niskich pomieszczeniach. Temperatura odbieranego spirytusu jest bardzo niska, wynosi poniżej 18 stopni, więc nie ma ryzyka ponownego odparowania produktu w temperaturze pokojowej. W pomieszczeniu nie ma też żadnych niechcianych zapachów. Temperatura dołu kolumny nieznacznie wzrosła o 0,06 stopnia, więc dalej mieścimy się w naszych widełkach. Tym niemniej warto obniżyć tempo odbioru, aby z powrotem powrócić do temperatury ustawionej na początku. W około pół godziny odebraliśmy pierwszy litr. Warto przygotować zawczasu puste naczynie na kolejny. Tempo nie zmieniło się wiele. Dalej odbieramy bardzo szybko, bardzo wysokiej jakości produkt. Temperatura dalej jest w akceptowalnym przez nas zakresie. Tempo odbioru spirytusu to dalej około 1,5 litra na godzinę, mimo kontry na zaworze. Temperatura kotła cały czas wzrasta w miarę ubywania z niego alkoholu. Przelewamy do opakowania zbiorczego pierwszy odebrany litr. Sprawdzimy teraz moc alkoholu alkoholomierzem. Pamiętaj, że alkoholomierz wzorcowany jest w 20 stopniach, więc jeżeli mierzymy produkt o temperaturze 18 stopni, z tabeli dodajemy do niego 0,41. Tabelę znajdziesz również w instrukcji obsługi. Mamy więc wynik około 96,5%. Wlewamy kolejny litr do opakowania zbiorczego. Pamiętaj, żeby na opakowanie zbiorcze używać bezpiecznego plastiku, takiego jak PET lub HDPE, lub pojemników szklanych. Opakowań zbiorczych na początku nie zakręcamy. Alkohol zmieni swoją objętość, jeżeli będzie stał w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura w kotle cały czas wzrasta. Temperatura w kolumnie jest cały czas stabilna. Odbieramy już trzeci litr produktu.
Odebranie 3 litrów zajęło około 2 godzin. Temperatura cały czas pozostaje na niezmiennym poziomie. We wzierniku też nie widać objawów zalewania wtórnego. Zalewaniem wtórnym nazywamy proces, w którym kolumna w trakcie procesu spontanicznie się zaleje. Może do tego dojść w szczególnych warunkach, np. w czasie burzy, kiedy ciśnienie gwałtownie się zmieni. Wystarczy wtedy delikatnie obniżyć moc regulatora. Temperatura delikatnie drgnęła do góry, więc znowu kontrujemy odbiór, przymykając zawór. Na tym etapie tempo odbioru delikatnie spadnie, natomiast dalej będzie powyżej przeciętnej dla tej średnicy kolumny dzięki zastosowaniu poziomego skraplacza. Kończymy odbierać 3 litr produktu. Ponownie zmieniamy naczynia na nowe. Kolejny litr wlejemy znowu do opakowania zbiorczego, tym razem 3-litrowej butelki. Plastik, z jakiego wykonana jest butelka zbiorcza, jest przeznaczony do przechowywania alkoholu. Z racji swojego kształtu takie butelki są bardzo wygodne i dostępne w pojemnościach 3, 5 oraz 10 litrów. Z naszych obliczeń wynika, że z kotła odbierzemy około 4 litrów alkoholu. Mimo odebrania już 3 litrów spirytusu, tempo nie spadło jakoś bardzo drastycznie i dalej jest na bardzo wysokim poziomie. To, ile alkoholu zostało w zbiorniku, odczytasz dzięki odczytowi temperatury kotła. Pod koniec procesu skoki temperatury będą coraz częstsze. Warto wtedy trzymać rękę na pulsie, chociaż kolumna i tak bardzo dużo wybaczy. Jeżeli ominiesz etap redukcji z powodu wzrostu temperatury, masz dużo czasu na naprawienie swojego błędu, zanim wpłynie to na jakość produktu końcowego. Dzięki temu, że głowica kolumny Tor Elite zajmuje tylko tyle, ile jej średnica, czyli niecałe 6 cm, w tej wysokości nie ma konkurenta, który miałby większą ilość wypełnienia w danej wysokości. Przekłada się to bezpośrednio na to, że bardzo wiele wybacza osobom początkującym, nawet takim, które pozwalają sobie na odejście od sprzętu. Pamiętaj jednak, żeby nie zostawiać sprzętu bez nadzoru. Odebraliśmy blisko 4 litry spirytusu. Temperatura to prawie 97 stopni. Nie zostało go już tam wiele. Mimo założenia widełek temperaturowych na 0,2 stopnia staramy się reagować nawet na najmniejszy wzrost o 6 setnych. I tak prowadzimy proces do końca. Przy każdym wzroście delikatnie przymykamy zawór. Oczywiście interwały można wydłużyć i pracować na większych widełkach. Odebraliśmy 1/4 litr produktu. W pewnym momencie temperatura zacznie wzrastać mimo tego, że kontrujemy odbiór na zaworze OVM. Jeżeli kolejna kontra będzie już całkowitym zamknięciem zaworu, znaczy to, że w kolumnie skończył się spirytus. Przejdziemy zaraz do odbioru pogonu, czyli frakcji, które parują po etanolu. Najczęściej są to oleje fuzlowe. Pogony zawierają jakąś niewielką część alkoholu, więc możemy zbierać je do oddzielnego naczynia i dodać do kolejnej destylacji, bądź kolekcjonować osobno i przepuścić na spirytus dopiero, kiedy znajdziemy ich większą ilość. Pogon będziemy odbierać poprzez zawór LM. Zamieniamy więc pojemnik z przedgonem na świeży pojemnik na pogon. Otwieramy zawór LM, czyli ten z pokrętłem, na maksymalne otwarcie. Destylat zacznie wypływać w imponującym tempie kilku litrów na minutę, ale nie odbieramy go bardzo dużo. Staramy się go odbierać do momentu, kiedy dolny termometr przekroczy 90 stopni Celsjusza. Temperatura w kotle też bardzo gwałtownie zacznie wzrastać, aż do 100 stopni, czyli temperatury wrzenia wody. W momencie przekroczenia temperatury 90 na dolnym termometrze możemy zakończyć odbiór pogonu i zakręcić zawór LM. Na tym etapie wyłączamy również grzanie, a po kilku minutach wyłączamy też obieg wody chłodzącej. Pogonu odebraliśmy około 150 ml. W sumie odebraliśmy 4 litry spirytusu 96,5%, około 150 ml przedgonu oraz około 150 ml pogonu. Do przedgonu dodaliśmy jeszcze te krople, które odbieraliśmy w czasie odbioru spirytusu.